Damianę. Najświętszego sakramentu ciała i krwi Pana.
który żyje i króluje na wieki wieku. Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni się stanowili jedno w nas. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał, i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się także spojrzeli w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oznajmiłem, i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Prośmy Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich tych, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
módlmy się. Panie Jezu Chryste, żywy, prawie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, przygniotami ukrytych plema, na drogi nasze widzieć przychodzi i jak się jego pieścią pochodzi. Za groby nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Rzeszą wybrana, rzeszą i mogę zbilaj Pana. Thank you.
pochwalony, przenoś święty sakrament, jak zawsze i na wieki nieuchwalony. Niechaj będzie pochwalony, przenoś święty sakrament, teraz i zawsze i na wieki nieuchwalony. Bogu niech będą dzięki za piękny czas, piękną pogodę. Wam wszystkim za to, żeście przybyli, od najmłodszych do najstarszych. Na pewno Jezus był bardzo rozradowany tą naszą obecnością, wszystkim służbom, począwszy od strażaków, przez wszystkie służby. Bardzo dziękuję i zapraszam na oktawę Bożego Ciała, abyśmy mogli codziennie taki sam hołd oddawać i za tydzień spotkać się o 17 na zakończeniu oktawy Bożego Ciała. Bóg zapłać za ofiary złożone na hospicja, na cele charytatywne dzisiaj podczas mszy świętej. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest piękny widok, tak tutaj zawsze na zakończenie procesji patrzeć na licznie zebranych wiernych. Bóg nam błogosławi. Bądźmy przekonani, że jak On nas prowadzi, to do dobrego celu. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczać blaskie potęgi i chwały, coś ją osłania tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosi błaganie, Ojczyznę wolną obłogosław, Panie. Przed Twe ołtarze zanosi błaganie, Ojczyznę wolną obłogosław, Panie. Niech będzie pochwalony Chrystus na wieki wieków. Pacznego Piotra. Tak, papież, proszę.